Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali wokół domu, który budowała święta Elżbieta. Właśnie do tego domu przyszła Maryja po swojej podróży do Ein Karem. Otóż święta Elżbieta budowała na trzech takich filarach. Przede wszystkim wiara, pełne zaufanie Panu Bogu. Ona nigdy nie wątpiła. Natomiast Zachariasz, jej mąż, musiał odrobić lekcję po to, żeby na nowo bezgranicznie zaufać Panu Bogu. Po drugie, Elżbieta była kobietą zasłuchania. Powiedziała: usłyszałam i poruszyło się dzieciątko w moim łonie. Otóż nie wystarczy słuchać. Trzeba informację, którą otrzymujemy, sprowadzić na poziom serca. Po to, żeby przetworzyć ją na wartość, którą potem będziemy rozdawali drugiemu człowiekowi. I po trzecie, święta Elżbieta pozwalała, żeby Duch Święty spoczywał na niej, żeby ją prowadził, żeby prowadził ją do przyjęcia Maryi do swojego domu i żeby mogła także przyjąć całą historię zbawienia, którą dobrze opisała, bo Duch Święty jej o tym powiedział właśnie w tym proroctwie mówiącym o tym, kim Maryja będzie dla całego świata, kim będzie jej ukochany syn.